Witam, jestem Mike, a to jest już drugi odcinek serii, która myślę, że będzie się nazywała Mike'owe przygody. Dałem wam ostatnio na społeczności, która też niedawno się pojawiła na kanale, dałem wam ankietę do wypełnienia i 79% osób zaznaczyło, że chciałoby, żeby ta seria się nazywała Przygody Mike'a, a 21%, że ta seria się ma tak nie nazywać, żeby nie chcieli, żeby ta seria się tak nazywała. A ogólnie zagłosowało w tej ankiecie ponad 440 osób, za co bardzo serdecznie wam dziękuję. No i myślę, że ta seria może się tak nazywać, w sumie jak to powiedział jeden z widzów, chyba Cebulak. Nieważne jak seria się nazywa, ważne żeby była dobrze, fajnie prowadzona, żeby fajnie była oglądana. No i myślę, że dzisiejszy odcinek również wam się spodoba, a jeżeli tak, to zostawcie tutaj duży łapek w górę, zostawcie subskrypcję, napiszcie komentarz, a w dzisiejszym odcinku lecimy sobie do Netheru. Patrzcie, co znalazłem na live'ie, no i chyba nie pokażę wam tego, bo... Ojeny, żebym ja przypadkiem tamtego live'a nie usunął, bo wiem, że ten ostatni, co się odbył, to go usunąłem. Ostatnio odbyły się dwa live'y. Odbył się live w środę i odbył się live w piątek. Niestety te live'y były tak, jakie były. Po godzinie dosłownie raz wyrzuciło internet całkiem na chwilę, co dobrze, to nie dobrze, że wywaliło, ale rozumiem. A za drugim razem dosłownie przez, tak jakby, nie wiem, coś, komputer się rozłączył z internetem, nie wiem naprawdę, co się stało, ale... Tak się stało, co nie, że po prostu przez chwilę nie miałem dosłownie przez kilka sekund internetu i tak live'a wywaliło. Nie wiem, co się naprawdę dzieje. OBS też, jak odpaliłem live'a za drugim razem w piątek, też klatki spadały, więc będę musiał sobie tam się ustawieniami pobawić, bo naprawdę... No to jest coś strasznego, ale udało się w końcu zrobić live'a w środę, który trwał godzinę, live'a w piątek, który trwał godzinę i na live'ie w środę na przykład znaleźliśmy sobie tutaj tego koksa i też chyba wykopaliśmy pierwsze diamenty i fragment tego, jak kopałem te pierwsze diamenty, jak nie usunąłem tego live'a, to będziecie mogli teraz zobaczyć. No dobra, także szukam szybko wody, żeby móc zalać lawę, którą za chwilę znajdę w kopalni. Ogólnie chwilę się już na tym świecie kopałem, kilka diaksów znalazłem, to widzieliście oczywiście przed chwilą te pierwsze diamenty. Później na tym live'ie, który się odbył w piątek, wykopałem sobie kolejne diamenty. No ale nie potrafię tak grać, że gram cały czas tutaj właśnie takim żelaznym ekwipunkiem. Muszę iść do Netheru, w końcu pójdziemy sobie do Endu za kilka odcinków. No bo ja naprawdę nie potrafię grać aż tak wolno, dlatego dzisiaj Nether... Później pewnie jakieś poszukiwania twierdzy i później dopiero smok. Dobra, także tu mam takie zejście do kopalni, zejdziemy sobie tam, znajdę jakąś lawę, zaleję ją i wykopię sobie na szybko kilka sztuk obsydianu. Chyba 12, nie, 14? Kurde, dawno portalu nie robiłem. 10 sztuk potrzebuję do niepełnego, a 14 do pełnego. No to wykopię sobie tak 20 sztuk tego obsydianu i będę miał i na portal, i na enchanting. Tu mamy lawę lodziska i tak wam powiem, że są plusy w tych minusach, te wczoraj na przykład wywaliło tego live'a, dlatego że... Naprawiłem sobie przycisk od klawiatury, czyli spację, która tak niesamowicie piszczała, no mnie to strasznie irytowało, nie wiem czy wy to na live słyszeliście czy nie, ale no wyciągłem ten przycisk, potem go nie mogłem włożyć i no, ale udało się w końcu, udało się go ogarnąć, no i w miarę działa, co nie? Nie piszczy, więc to jest najważniejsze. No i mamy pierwszy obsydian, teraz jeszcze tylko, no w sumie na razie wystarczy mi nawet te 13 sztuk, żebym miał na niepełny portal i na przykład enchanting, no ale zobaczę ile tego jestem w stanie tutaj sobie wykopać. Starczy mi te 14 bloków obsydianu. Jak będę miał kill of deficiency 5, to tego sobie trochę więcej nakopię, a teraz uciekam właśnie z kopalni. No i idziemy sobie postawić w jakimś fajnym miejscu portal. I przy okazji wam też powiem plany na bazę tymczasową, bo mam naprawdę ogromne plany na zwykłą bazę tymczasową, więc na bazę główną myślę będzie tych planów zdecydowanie więcej. No i mamy tutaj taką ogromną wyspę, gdzie będzie moja baza tymczasowa, ona będzie głównie w tym miejscu. Tutaj będę miał, że tak powiem, cały magazyn pod powierzchnią, że tak powiem, ziemi, ale to za chwilę wam wszystko po kolei omówię. Przynajmniej tak szybciej, mniej szczegółowo, bo ze szczegółami za niedługo to zobaczycie, jak to będzie wyglądało. No i mam taką dużą wyspę, która nie zaryzykuje stwierdzeniem, że jest nawet rozmiarów mojej wyspy z Singlecrafta 1, gdzie miałem na tej wyspie swoją bazę główną. Bo jest ona naprawdę, naprawdę spora. I chciałbym całą tę wyspę zagospodarować i dopiero później ruszyć sobie na bazę główną. Przy okazji robiąc milion innych projektów. Naprawdę mam zaplanowanych tutaj tyle projektów,
że po prostu no głowa mała, więc będzie się działo, naprawdę będzie się działo. A jeśli chodzi o same centrum tej mojej bazy głównej, no to wygląda ono w ten sposób, że będzie to takie ze stołna taka obudowa, jakby tu była taka górka. Będzie tutaj, no tu też w środku będzie jakieś mniejsze koło, tak żeby między tą kratką a tą kratką tutaj tego stołna będzie przerwa, no tak dwóch, trzech bloków. No i tutaj na tych blokach później będzie to tak na 5 wysokości, będzie na tym trawa. I oczywiście w środku tutaj się będzie wchodziło, będzie jakieś zejście do podziemi i tu będzie taka wielka oszklona podłoga, jakoś fajnie zrobiona też, gdzie będzie właśnie moja baza główna. Będę miał magazyn, przepalarki, znaczy baza główna, baza tymczasowa. I będę miał tutaj właśnie swoje przepalarki, magazyn, sypialnie. I ogólnie cały ten projekt bazy tymczasowej jest inspirowany pewnym projektem z internetu, bo gdzieś tam mi się przewinęło na YouTubie, bodajże w tych shortach, właśnie jak ktoś budował taką bardzo prostą bazę, może nie bazę główną, bo na pewno nikt by w takiej bazie nie mieszkał przez całą swoją grę na save'ie, chociaż może i są takie osoby, nie wiem. W każdym razie chodzi mi o to, że taką bazę no gdzieś tam widziałem na internecie, była ona delikatnie inna niż ją tu zrobię, ale właściwie to był taki okrąg ze stołna też na kilka kratek do góry, na tym był dirt, jakieś drzewka sobie rosły, no i coś takiego tutaj planuję zrobić. Niestety nie mam flinta, więc w czasie będzie go dorobić, czekajcie, powinno mi to pójść, o, w miarę szybko, bardzo szybko. Dobra, mamy flinta, mam zapalniczkę, mam obsydian i gdzie by postawić ten portal? Tu jak będzie wejście, to można było w sumie tutaj portal postawić, w tym miejscu i najwyżej by go przesunąć jedną kratkę w tę lub w tę i tak fajnie zrobić taką właśnie netherową narośl, że ten nether jakby tutaj delikatnie zakaził teren. No coś takiego można by było pokombinować, więc środek mam mniej więcej tutaj, więc zróbmy sobie ten portal. No niestety nie zrobię go na 3, bo chyba tam byłbym radę z bloków, dałbym radę, ale nie, zrobię go tak na 2, a później się go najwyżej powiększy. Dobra, wezmę sobie takie bloki, których nie potrzebuję. Koksa nie potrzebuję na razie, więc go zostawię, może nie będzie aż tak źle w tym netherze. Kilka w sumie mogę sobie bloków sianka na bloków pszenicy na pszenicę przerobić i z tego sobie zrobić kilka chlebków i jeszcze podpalić portal i będziemy mogli tam wchodzić do tego netheru i zobaczyć, co nas w nim czeka. No trzymam kciuki, żeby to nie była ani bazaltowa delta, ani Crimson Forest, ani World Forest, najlepiej pustkowia stwierdzą i może z bastionem gdzieś w pobliżu. No zobaczymy, odpalmy sobie i wejdźmy sobie w tamten portal. Spawn bardzo fajny i popatrzmy, czy tu w pobliżu nie ma na przykład takich fajnych struktur jak ruinka portalu, bo w niej mogą być często koksy w netherze. Czy tu nie ma, kurde, przydałoby się też złoto coś, coś złotego by się przydało wziąć, bo ten piglin mnie tu zacznie za chwilę atakować, więc cofnijmy, wróćmy się do bazy, wezmę sobie na przykład jakieś złote butki i dopiero później pójdziemy tutaj eksplorować sobie nether. Okej, złote buty już mam, no i mogę iść sobie tutaj śmiało po tym netherze chodzić i nie martwić się, że na przykład taki piglin mnie skapiszonuje, no, znaczy ten, tak, dobrze mówię, piglin, to jest zombie piglin, czyli zombifikowany piglin, a to jest zwykły piglin, więc nie muszę się martwić, że ten gość mnie zaatakuje, no chyba, że ja go zaatakuję, albo wykopię wokół niego złoto, albo tworzę skrzynkę. No ale raczej nie zamierzam tutaj tego robić, żeby tu też hoglinów żadnych nie było, bo jakby tu był jakiś hoglin, to też by mógł mnie zepchnąć do lawy. Niestety nie widzę twierdzy, co jest trochę takie niefajne, ale może za chwilę jakaś twierdza się moim oczom ukaże, bo chciałbym naprawdę sobie kilka tych pałek blaza zdobyć, żeby na przykład właśnie mieć na te oka tego... na te oka do twierdzy, żebym mógł sobie do niej bez problemu trafić, w sensie do tej twierdzy, gdzie jest portal, czyli do Strongholda. No i potrzebuję właśnie kilka tych pałeczek blaze'ów i kilka enderperełek. Z tymi drugim raczej nie powinno być problemu, jak znajdę tutaj jakiś niebieski las, ale no potrzebowałbym najpierw mimo wszystko te pałeczki blaze'a znaleźć i tym samym twierdzę. Mamy bastion, więc ja stąd uciekam, nie chcę zostać skapiszonowany przez takiego silnego moba, jakim jest Piglin Brutal. I nie widzę tutaj, czekajcie, mogę sobie zwiększyć render distance? Nic mi to nie da, głupia netherowa mgła. Jest jakiś teksturpak na wyłączenie tej mgły? Chyba ktoś mi tam pisał na live, że może mi taki wysłać. Ale nie widzę tu nic, więc mogę sobie wrócić do swojego takiego standardowego tutaj render distansu, czyli do 11 chunku. Myślę, że to idzie całkiem stabilnie. Dobra, idziemy. Mam na sobie tylko buty złote, więc jak stracę, to trudno. Żelazny miecz przy sobie mam, żelazny kilof, kilka chlebków, więc nie powinno być, myślę, takiej tragedii, jakbym tu zginął. Mamy stridery, też się nimi kiedyś zajmiemy, chciałbym je sobie sprowadzić do
bazy, bo nigdy się nie zajmowałem sobie striderami. W sumie chyba nigdy na nich nie podróżowałem. O, tu jest ruinka portalu. Nie wiem, czy tam jakoś da się bezpiecznie zejść. Może by się dało, ale potrzebuje się wrócić po kilka bloków, a w takiej ruince portalu w Netherze lubią być koksy. Oni naprawdę lubią, więc może będę miał takie szczęście i znajdę już drugiego koksa na tym świecie. Zobaczymy. Ojej, dobra, jak znajdę twierdzę, to się z wami tutaj usłyszę, bo nie ma sensu, że tak powiem, gadać cały czas, że o, szukam twierdzy, no i jej nie ma. No nic, myślę, że znajdę, trzymajcie kciuki, żebym ją szybko znalazł, no i wtedy sobie tam zaplujemy pewnie na blazy, tarczy sobie też nie wziąłem. O, jesteś. To będzie długi odcinek, długa wyprawa i może nie zginę. O, jak na zawołanie, patrzcie, jak na zawołanie. Niepotrzebne mi są te niebieskie grzybki już. Gitara, ej, kozak. No to była ostatnia rzecz, jakiej bym się teraz tutaj spodziewał, naprawdę. Miałem się do was odezwać, jak znajdę twierdzę, co nie? No i znalazłem, udało się. Dobra, powoli, jest achievement. Jest magma cream. Nie ma magma creama, dobra. Nigdy brodawek za wiele, pamiętajcie ludzie, nigdy za wiele brodawek. Na poprzednim sezonie miałem ich też dość sporo, więc tutaj też będę chciał ich mieć no dużo, tak żeby mi wystarczyło do tych wszystkich potek, które tam będę robić. Dobra, ta skrzynka jest opróżniona, więc ją sobie zniszczmy. Tam mam widerowe szkielety, to tam nie idę na razie. Looting by się przydał, ale niestety też go nie ma. No nic, może z czasem się to robię. Co my tu mamy? 4 złota i jedną końską diaksową zbroję dla konia, spoko. Chyba po prostu zbroję, diaksową zbroję dla konia, o, to ma sens. Dawaj, dawaj szkielet, nic mi nie zrobisz, bo za wysoki jesteś. Hono tu panie. Hono tu, nie ma cię. Dawaj. O nie! O nie, 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 nie. Kurde! Nie! Zginę. Dobra, to było głupie. Żyję, dobra. Kurde, ale akcja, ale emocje. Nie! Nie, 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 nie! Biegnij! Tutaj! Stop! O! Oh Jesus! Dlaczego ja to uderzyłem? Gitara? No nie, złe, ale mogło być lepiej, mogły być jakieś diamenty. O! Kolejna skrzynka, fajno, otwórzmy sobie ją. Nie najgorzej, 3 diaksowe zbroje dla konia, po co mi to? O, 2 skrzynki około siebie, dobra. I mamy siodło, zbroję, słabo. Brodawki, zapalniczkę, słabo. Strasznie słabo. Nie mam łuku, aby się przydał łuk. No nic, dobra. Także szybki timelapsik z pokonywania blazów, może nie zginę. O, achievement mam, gitara. Jedną pałkę mam, gitara. Nie jest źle. No dobra, stworzyłem sobie tarczę, więc jest nie najgorzej. Musiałem się wrócić po drewno, idę tam z powrotem. I może uda mi się chociaż te 15 pałeczek blazu właśnie z tej twierdzy wynieść. No i będziemy powoli kończyć ten odcinek, bo zdaję sobie z tego sprawę, że on będzie już trochę trwał. W ogóle pod ostatnim odcinkiem było bardzo dużo tego... bardzo dużo komentarzy o treści tego słowa klucz, które wam kazałem napisać, jak ktoś dotrwa do tego momentu. I to samo będzie dzisiaj. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, napiszcie w komentarzu słowo Blaze Rod. I ja będę wiedział, że cały czas oglądacie, cały czas mnie słuchacie, bo naprawdę jak zobaczyłem ogrom komentarzy o treści, bodajże to był chyba Ender Chest, tak? Chyba tak? No to niesamowicie się ucieszyłem, że tyle osób słucha mojego gadania przez tak długi czas. O nie, nie, nie. O nie, 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 zginę jak nic. Zginę. Powoli. 2 widerowe szkielety. I Blaze. Tragedia. Wracam już do bazy, znalazłem drugą twierdzę, fajnie. I rozważam opcję... spakowanie się do skrzynki, gdzieś tutaj. O, na przykład tutaj. Czekajcie. By mnie nic nie zjadło. Nie powinno. Chyba. Czekaj. Bezpiecznie. Odłożę sobie to, co najważniejsze, najcenniejsze, czyli to wszystko, to. Zbroje by się przydało też odłożyć. Czemu nie? To. Tarcze na pewno. To. Robię sobie screen akordów. I jeszcze tutaj wrócę. Jeszcze tu wrócę. A teraz bym się skapiszonował najchętniej. Okej, gotowe.
No i se teraz mogę wziąć jedzonko i wrócić się tam z powrotem po tej temki. Ale to już myślę sam na spokojnie zrobię, popoluję sobie też na endermany, ale to wam myślę nagram, bo przydałoby się właśnie na te endermany też popolować. No a ja wam dziękuję za oglądanie, no i tak oto zaczynam odcinek stałej zbroi, a teraz już nie mam nic, znaczy mam, ale w Netherze, więc będę się musiał po to przejść. Popoluję sobie trochę na endermany i w następnym odcinku prawdopodobnie już pójdziemy na smoka. A teraz ja byłem Mike, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli dotrwaliście do samego końca, możecie napisać słowo piecyk, o piecyk możecie napisać. No i będzie mi niesamowicie miło. A ja wam nie zabieram więcej czasu, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i pa pa.